Dzień dobry, nazywam się Bernat Jankowski. Witam na kanale Evok TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a moim i Państwa gościem jest Mateusz Duch, publicysta, autor bloga mateuszduch.blog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Mateusz, w ostatnim czasie mamy dosyć duże zamieszanie na Bliskim Wschodzie. Tak. Iran, Irak, Stany. Izrael. Izrael. Czy mógłbyś naszym widzom przybliżyć sytuację, co w ostatnim czasie się wydarzyło? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, a głównymi, można powiedzieć, aktorami grającymi pierwszoplanową rolę była oczywiście administracja Trumpa oraz Iran. Jeżeli chodzi o te wydarzenia, nie możemy zapominać, że to dzieje się w pewnej, można powiedzieć, perspektywie, w pewnym otoczeniu, które tak naprawdę determinuje to, że doszło do tych wydarzeń. Znaczy wiesz co, może byśmy, bo widzę, że już chcesz rozwinąć wątek, może byśmy wytłumaczyli naszym widzom chronologicznie, jakie ostatnie wydarzenia miały miejsce, a następnie moglibyśmy przejść do tego, dlaczego to się wydarzyło. Dobrze. Pod koniec grudnia doszło do dość, można powiedzieć, typowego zdarzenia, jakie... Grudnia 2018. 19. Doszło do ostrzału rakietowego za pomocą wyrzutni rakietowych bazy amerykańskiej, gdzie stacjonują, można powiedzieć, instruktorzy, w tym też nasi żołnierze, którzy uczą Irakijczyków, szkolą żołnierzy, policjantów. W wyniku tego strzału zginął jeden z Amerykanów, który wykonywał tam szkolenia. Natomiast od razu, można powiedzieć, Amerykanie dokonali ataku odwetowego na siły szyickie, proirańskie, które zostały uznane jako winne tego ataku. W wyniku tego ataku nalotu, bombardowania amerykańskiego, zginęło wiele osób, co spowodowało bardzo dużą falę niezadowolenia w Iraku, ze względu na to, że Amerykanie są postrzegani przez większość tego społeczeństwa irackiego jako okupanci, jako po prostu najeźdźcy. To doprowadziło do tego, że pod ambasadą amerykańską doszło do masowych protestów, gdzie pierwsze skrzypce zaczęły grać osoby, czy można powiedzieć, podmioty związane z Teheranem. To doprowadziło do eskalacji sytuacji konfliktowej, która, można powiedzieć, ataku, w którym nie tylko zginął generał Qasem Soleimani, też jeszcze inne osoby. Parę dni później doszło do niebywałego zdarzenia, jakim był atak w wykonaniu wojska amerykańskiego na konwój, którym jechał generał Qasem Soleimani, co doprowadziło do tego, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dość napiętej sytuacji. Oczywiście, jeśli mogę ci wejść słowo, zginął bardzo popularny, znany człowiek, generał irański, zginął zabity, zestrzelony przez Amerykanów. Tak. Czy mógłbyś skomentować to, albo może jak masz na to jakąś tezę, dlaczego akurat teraz? Amerykanie się tłumaczą, właściwie Donald Trump się tłumaczy, że zabicie Qasema Soleimaniego było podyktowane tym, że planował zamachy na żołnierzy i na obiekty amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Tak jest. Że miał na swoich rękach, był odpowiedzialny za śmierć kilkuset żołnierzy amerykańskich. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zdarzenie, to do tej pory Amerykanie tak ginęli i ginąć będą żołnierze amerykańscy, więc wytłumaczenie, że nagle musimy w tym oto momencie pozbyć się, unieszkodliwić Qasema Soleimaniego na terytorium Iraku, nie informując w ogóle niepodległego państwa, którego Amerykanie uznają byt jako niepodległe państwo, dokonać tego ataku, w którym nie tylko zginął generał Qasem Soleimani, też jeszcze inne osoby, które jechały w tym konwoju, nagle doszło do sytuacji, gdzie świat oniemiał. Nagle Amerykanie posunęli się do niebywałej rzeczy, zabicia, nie można powiedzieć, terrorysty czy przywódcy religijnego, który nawołuje do zabijania, mordowania obywateli innych państw, tylko zabili przedstawiciela państwa, które odgrywa bardzo ważną rolę. I tu kluczową sprawą jest to, że
Trump powiedział, że musiał to zrobić teraz. Ale dlaczego nie pozbył się generała Sulejmaniego, nie wiem, miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej? Dlaczego nie mógł tego przeprowadzić za miesiąc, za dwa tygodnie? Przecież Amerykanie mają takie zdolności, takie możliwości, że mogą przeprowadzać ataki precyzyjne, gdzie mogli generała Sulejmaniego zlikwidować, można powiedzieć, bardziej za pomocą wyrafinowanych narzędzi niż po prostu atak z drona na terytorium Iraku i wszyscy nie wiedzą, o co chodzi, tak? I tu bardzo ważną kwestią jest to, jaką rolę pełnił Sulejmani. Sulejmani tak, kim on był? Sulejmani to jest bardzo ciekawa postać, bo to jest osoba, która miała właściwie już teraz poważanie w Iranie. Oczywiście wiele osób uważa, że to jest druga osoba w Iranie, że bardzo ważny polityk. Kasem Sulejmani był nietypową osobą. Pełnił rolę, można powiedzieć, szefa, czy też, mówiąc w cudzysłowie, mózga operacji irańskich sił na Bliskim Wschodzie. Czyli zajmował się planowaniem działań i wykonywaniem tej polityki irańskiej, która była wymierzona we wrogów Teheranu, czyli USA, Izrael oraz państwa sojusznicze, które arabskie państwa sojusznicze, które popierają właśnie politykę Stanów Zjednoczonych. I niestety Trump likwidując nie miał przede wszystkim na myśli to, że Kasem Sulejmani był terrorystą i zabijał Amerykanów, bo wielu terrorystów było, jest i będzie na Bliskim Wschodzie, czy też można powiedzieć osoby, które będą to planowały. I czy do tej pory były takie akcje, że w ten sposób Amerykanie się zachowali? Nie, to była pierwsza reakcja Amerykanów tego typu w swojej historii na Bliskim Wschodzie. Czy Amerykanie twoim zdaniem dopuścili się zamachu terrorystycznego? W opinii z Iranu dokonali zbrodniczego ataku. Dokonali ataku na osobę, która reprezentowała państwo, bo tak naprawdę można powiedzieć, że wyobraźmy sobie, że przyjeżdża do nas, do Warszawy, przedstawiciel jakiegoś państwa, które nie po drodze ma politykę ze Stanami Zjednoczonymi i nagle Stany Zjednoczone uznają, że nie będzie się spotykał, zagraża naszej polityce w tej części Europy i tak samo, dron, rakieta i nie ma pana, tak, czy pani, która przyjechała reprezentować państwo, które nie ma wspólnej polityki ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób się nie prowadzi dyplomacji i mi się wydaje, że USA, Trump został postawiony pod ścianą. Miał do wyboru likwidację Sulejmaniego albo wyczekiwanie na rozwój sytuacji, bo kluczem tak naprawdę według mnie jest to, co mówił premier Iraku, który właśnie mówił podczas tej sesji parlamentu irackiego, która zagłosowała za tym, mówiąc w skrócie, żeby wojska amerykańskie i sojusznicze się z Iraku wyniosły, bo już to, co zostało zrobione, przekroczyło wszelkie granice. I premier Iraku mówił, że generał Kasem Sulejmani był posłem. Posłem Teheranu, który przyjechał do Bagdadu na rozmowę z premierem Iraku, który chyba pośredniczył, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, z Arabią Saudyjską. Oczywiście my się skupiamy na tym, że Amerykanie użyli, zabili i mamy konflikt, ale nikt się nie zastanawia, nikt nie analizuje, dlaczego to zrobił, bo tak naprawdę zawsze przy tego typu akcjach jest, co zyskujemy, ale co tracimy, bo zawsze tego typu działania powodują, że musimy być przygotowani na pewnego typu koszty. Jest akcja, będzie reakcja, więc trzeba było obliczyć, że faktycznie tego typu drastyczne działanie ze strony Ameryki było spowodowane tym, że mieli, można powiedzieć, dość bardzo patową sytuację. Mhm. Z czego wynikała ta sytuacja? I tu właśnie trzeba przejść do trochę, można powiedzieć, odległej historii, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie, tych relacjach USA-Iran, jak wiadomo, już kształtuje się od kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę punktem zwrotnym w relacjach na linii Teheran-Waszyngton to była właśnie islamska rewolucja w 1979 roku, czyli 40 lat temu, ale nadal to wydarzenie promieniuje, nadal oddziałuje na obecną sytuację na Bliskim Wschodzie. 40 lat temu, można powiedzieć, duchowni islamscy pod przewodnictwem Ayatollaha Khomeiniego obalili rząd Szacha. Rząd proamerykański, prozachodni, który był, można powiedzieć, ostoją, wsparciem dla Ameryki na Bliskim Wschodzie i po tym, można powiedzieć,
zamachu stanu, wykonaniu właśnie duchownych islamskich, doszło do tego, że Iran stał się numerem jeden na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o wyzwanie dla polityki amerykańskiej. Bo trzeba pamiętać, że Iran to nie jest jakieś małe państwo o małym potencjale, mało znaczące. Iran jest to ogromne państwo, mające kilkadziesiąt milionów ludności, mające ogromny potencjał gospodarczy, który do tej pory jest blokowany i to nie przez przypadek, że Amerykanie bardzo boją się tego, żeby Iran dostał możliwość normalnej wymiany handlowej, jak ma na przykład Arabia Saudyjska, czy Turcja, czy te mniejsze kraje Zatoki Perskiej, żeby mógł normalnie sprzedawać ropę, gaz, mógł normalnie handlować z Azją czy z Europą, bo to są dwa największe obszary, gdzie Iran mógłby zyskać olbrzymie zasoby finansowe. Co konsekwencje bardzo szybko doprowadziłoby do tego, że Iran miałby olbrzymie zasoby finansowe do prowadzenia swojej polityki na Bliskim Wschodzie. A to niestety powoduje to, że jeżeli nie jest w tym obozie proamerykańskim, no Amerykanie by mieli ogromny problem. A ten problem narastałby w tym samym momencie, kiedy Amerykanie muszą się zmierzyć z największym wyzwaniem swojej historii, czyli z Chinami. Chiny. Tak jest. Tak, Chiny. I zawsze wracamy do Chin. Tak jest. No bo tak słyszałem, znaczy taką wypowiedź, nie sprawdzałem tego, ale tak naprawdę powiedziałeś, że Iran to jest duże państwo i o dużych zasobach, natomiast jest to dosłownie kilka procent PKB Chin. Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że my oczywiście obserwujemy świat z perspektywy mediów, z tego, w jaki sposób dane wydarzenie zostaje nam podane na tacy medialne. Natomiast trzeba zobaczyć, dosłownie zajrzeć za tą kotarę i zobaczyć, aha, to są takie relacje, takie powiązania, bo my oczywiście patrzymy zazwyczaj na świat swojej perspektywy, ale trzeba czasami wyjść z tych swoich butów i postawić się w sytuacji Iranu, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Rosji, Chin i USA, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, bo tak naprawdę Iran, polityka irańska, To nie jest terroryzm jako sam w sobie cel, tylko działania terrorystyczne, które Iran wspiera, to jest narzędzie do osiągnięcia konkretnych celów politycznych. Bo my oczywiście postrzegamy działania terrorystyczne jako cel sam w sobie, ale akurat to jest nieprawda, bo działania terrorystyczne mają na celu wymóc pewne działania na drugiej stronie, zastraszyć przede wszystkim, zaszantażować i spowodować, żeby druga strona zrobiła to, co my chcemy. I Iran, będąc tym państwem, które nie może w pełni dysponować swoim potencjałem, albo też uznał, że lepiej opłaca się działać w ten sposób, czyli za pomocą tych działań asymetrycznych, to też jest bardzo ciekawa kwestia, że uznał, że działania terrorystyczne, czyli destabilizowanie i te ataki na Bliskim Wschodzie, czy też walki z Ameryką za pomocą swoich proirańskich bojówek, czy też organizacji, które są i w Libanii, w Strefie Gazy, i w Syrii, i w Iraku, pozwala to, że Iran może zadawać ciosy Ameryce, a jednocześnie mówiąc, ale to nie my. To są Syryjczycy, to są Irańczycy, to są Irakijczycy, to są Libijczycy, to są Palestyńczycy, to są Afgańczycy. My jedynie pomagamy, tak? Albo i nie, oni sami walczą z wami, więc nie możecie obwiniać. To jest wygodne, w ten sposób daje elastyczność Iranowi. Iran, jeżeli uzna, że w danym momencie warto wejść, czy też zaognić sytuację w jakiejś części świata na Bliskim Wschodzie, to wtedy wysyła wsparcie. To bardzo dobrze widać w miejscu, jakim jest Jemen. A jeżeli uzna, że okej, sytuacja wymaga, wycofajmy się, bo zaraz dostaniemy znowu odpowiedź, to mogą się wycofać, złagodzić sytuację, ale jeżeli uznają, że trzeba, no to pomogą, wysią sprzęt, wyszkolą, czy też pomogą tym miejscowym organizacjom, które niekoniecznie są zawsze proirańskie, ale zawsze z powodu tego, że nie mają wyjścia, że stoją przed tym, że mają tam mur w postaci Amerykanów i sojuszników tych amerykańskich, a z drugiej strony, no, jeżeli chcą osiągnąć pewien cel, to muszą mieć jakiegoś sojusznika. No i tym sojusznikiem zazwyczaj jest Iran, bo ma największy potencjał i możliwości oddziaływania. I tu wracamy do sytuacji, która wydarzyła się na Bliskim Wschodzie w minionym, no, drugim półroczu 2019 roku, można powiedzieć od września. Trzeba pamiętać, że relacje na Bliskim Wschodzie to nie są, można powiedzieć, takie relacje proste, tak, że ci z USA, tamci przeciwko USA. Ci źli, a ci nie dobrze. Tak, właśnie tak nie jest w polityce międzynarodowej, że biały, a czarny jest czarny. Tak, to jest wszystko, można powiedzieć, ma barwę szarości. I
Trzeba powiedzieć, że Iran ma swoje interesy, Arabia Saudyjska ma swoje interesy, Stany Zjednoczone mają swoje interesy i niekoniecznie ten interes jest tożsamy. Oczywiście. Natomiast jakby tutaj, jak mówimy o interesach, to jeszcze chciałem nawiązać, bo zaczęliśmy, ale odeszliśmy od tego wątku, wątek Chin. Tak. Tak, ponieważ jakby no teraz no, Chiny, jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób politycznie i ekonomicznie wpływają Chiny na Iran? Przede wszystkim w ten sposób, że Chiny są największym, można powiedzieć, odbiorcą irańskiej ropy. Iran mimo wszystko próbuje i sprzedaje, i jest to mu umożliwiane, ale z dużymi ograniczeniami sprzedaż tego surowca, bo tak naprawdę gdyby Iran nie sprzedawał w żaden sposób swojej ropy, bo omijając te, można powiedzieć, sankcje, to by już dawno, można powiedzieć, byłaby tam bardzo dramatyczna sytuacja, ale jednak ten Iran próbuje, tak? Omijane są sankcje. Co jest bardzo znaczące, Chiny z perspektywy Stanów Zjednoczonych są tym głównym zagrożeniem, które może spowodować, że jeżeli by zostały złagodzone sankcje na Iran i na inne podmioty czy państwa, które wspierają politykę irańską, w bardzo szybkim czasie Chiny zyskałyby olbrzymią przewagę na Bliskim Wschodzie. Amerykanie byliby w bardzo złej sytuacji i tak naprawdę Ameryka ma dwa wyjścia, jeżeli chodzi o ten Bliski Wschód. Albo nadal się angażować i ponosić koszty tego zaangażowania, albo to, co próbował zrobić Barack Obama, ale niestety po paru latach nie udało się, czyli wycofać się z Bliskiego Wschodu, wycofać wszystkie swoje siły, środki i skupić się na tym głównym teatrze walki o dominację, o wpływy na świecie, czyli tym teatrze Indo-Pacyfiku, czyli Azji i Pacyfiku. Bo trzeba sobie pamiętać o tym, że działania Amerykanów to nie są działania, można powiedzieć, o tak. Oni mają konkretny plan, wiedzą, gdzie toczy się gra, gdzie trzeba skupić się i jakie mają priorytety. To, co powiedział Trump podczas swojej kampanii. Po pierwsze Ameryka. I to jest to, co zawsze, można powiedzieć, prowadziło administrację amerykańską. Nieważne, prezydent taki czy inny, ale, tak. ale Amerykanie mają te same tak. plany i interesy. Utrzymanie dominującej swojej pozycji na świecie. Mhm. A Chiny stały się tym podmiotem, które rzuciło to wyzwanie. I Bliski Wschód jest tym jednym z trzech głównych teatrów dla USA, bo głównym teraz jest rejon właśnie Pacyfiku, Azji, drugim jest Europa, czyli też między innymi i my, i Bliski Wschód. I teraz Amerykanie muszą kalkulować. Mamy środki, mamy siły, mamy możliwości, żeby wszędzie być, albo nie mamy, więc musimy wybrać. Co jest dla nas ważniejsze? Czy angażowanie się wszędzie i ratowanie sytuacji, czy jednak odpuszczenie pewnych tematów i skupienie się na głównym temacie? A natomiast jeżeli chodzi o Iran i Chiny, no Chiny widzą w Iranie swojego ważnego partnera. Ale poza Iranem też trzeba pamiętać, że Chiny intensywnie no, na tym Bliskim Wschodzie no, próbują wejść. I to można też widać, że też w tamtym roku na jesieni Chińczycy zaangażowali się, co jest taką, można powiedzieć, ciekawostką będzie dla niektórych osób, to żeby, że podjęli się mediacji pomiędzy rządem w Kabulu a talibami. To jest taka rzecz bardzo ciekawa. Przy współpracy z Pakistanem, tak mówiąc jeszcze na marginesie. To też jest bardzo ciekawa relacja Chiny-Pakistan. Ale wracamy do Iranu. Iran stałby się głównym, można powiedzieć, tym sojusznikiem, takim, można powiedzieć, głównym punktem wpływów chińskich na Bliskim Wschodzie, co bardzo szybko wpłynęłoby na Irak, Syrię i też niestety spowodowałoby to, że Chińczycy mogliby w bardzo łatwy sposób dogadać się z Rosjanami, a oni mogliby też udzielić wsparcia na Bliskim Wschodzie i to powoduje, że najważniejszy sojusznik na Bliskim Wschodzie, Arabia Saudyjska, no rozumie, że chyba ich pozycja na Bliskim Wschodzie zostanie zagrożona, bo Saudowie, no trzeba zawsze powiedzieć, trzeba mówić wprost, osoby, które sprawują rządy w wielu państwach na świecie, to nie są osoby, które nie orientują się w sytuacji, oni doskonale wiedzą, co Amerykanie grają, jakie mają interesy i niestety interes Amerykanów nie jest tożsamy z interesem Arabii Saudyjskiej. Ale mówiąc, dlaczego ta sytuacja wydarzyła się teraz, a nie inaczej. We wrześniu Iran, można powiedzieć, oddziały ruchu Houthi zaatakowały za pomocą dronów rafinerię w Arabii Saudyjskiej. No i atak był, można powiedzieć, dość
niespodziewany. Saudowie nie wiedzieli, co się dzieje, i to spowodowało, że udało się zniszczyć instalacje w Arabii Saudyjskiej służące do produkcji ropy naftowej, do całego tego przemysłu rafineryjnego. To spowodowało, że Arabia Saudyjska na pewien czas straciła kilka procent mocy przerobowych. Spadło nawet do 10% wydobycie ropy naftowej. Iran za pomocą tanich narzędzi, jakim jest dron i kilka kilogramów ładunku wybuchowego pod każdym takim dronem, spowodował olbrzymie straty. To był sygnał do Riyadu. Słuchajcie, dogadajmy się. Albo jeżeli nie, to my tak uderzymy, że was zaboli. No tak, bo na razie nie boli. Na razie nie boli. W tym samym czasie zbiegła się też dość nietypowa sytuacja, że można powiedzieć partyzanci, czy też powstańcy Huti, bosonodzy tak naprawdę, którzy nie mają takiego wsparcia, takiej technologii tego typu jak Saudowie, którzy wydają dziesiątki miliardów dolarów rocznie na zbrojenia, rozbili na granicy jemeńsko-saudyjskiej trzy brygady Saudów, które były wysłane po to, żeby stłumić tam między innymi te rozruchy. Proszę sobie wyobrazić, tak? Partyzanci wsparci, wyszkoleni, można powiedzieć, po cichu przez Iran, rozbijają nagle trzy brygady, tak? Jak to możliwe, tak? Saudowie tracą sprzęt warty dziesiątki, znaczy setki milionów dolarów, tracą kilka tysięcy żołnierzy. Poza, można powiedzieć, Arabami tam też była duża liczba najemników, bo trzeba też pamiętać, że duża część wojsk Arabii Saudyjskiej, czy też można powiedzieć tych armii na przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to są najemnicy, którzy służą za pieniądze. Więc czasami wola walki jest trochę mniejsza niż zaprawionych w boju, można powiedzieć, partyzantów. Zaangażowanych emocjonalnie. Tak. I teraz proszę zauważyć, Iran zyskał olbrzymi punkt nacisku na Arabię Saudyjską. Dał im sygnał. Słuchajcie, opłaca wam się to? Bo my pokażemy wam, że my nie będzie się wam się opłacało. Przecież w 2018-2019 roku były takie sytuacje, że Jemeńczycy, czyli ruch Huti, dokonywał ostrzału rakietowego miast w Riyadzie. Proszę sobie wyobrazić, że Saudowie, którzy do tej pory żyli w przekonaniu, że są panami na Bliskim Wschodzie, nagle lecą rakiety na ich głowy. I co mają zrobić? I ludzie w Arabii Saudyjskiej w szoku, tak? Jak to, tak? Saudowie, monarchia najsilniejsza, tyle miliardów na zbrojenie i nam rakiety na głowy spadają z Jemenu? No tak. W ten sposób sytuacja wyglądała. I jak zaczęły rodzić się coraz większe problemy w tym Jemenie, czyli powstał, można powiedzieć, Wietnam 2.0, bo oczywiście Jemen mógłby być dalej takim miejscem, gdzie Saudowie mogli ugrząść i tak jak Amerykanie w Wietnamie walczyć, a nie wygrywając tej wojny, zaczęły się problemy, bo trzeba też pamiętać, że Saudowie nie weszli sami do Jemenu, dostali wsparcie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo jedno i drugie państwo uznało, że jest szansa, bo się zmieniła administracja w Ameryce, Trump, wojowni, tak, będzie szansa, żeby zrobić porządki i trochę zdobyć wpływu na Bliskim Wschodzie. No i Iran zobaczył, że oho, tak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska atakują Jemen, no to Iran uznał, będzie to tak zwana wojna zastępcza, czyli niebezpośredni konflikt sojusznicy USA i USA kontra Iran, tylko za pomocą właśnie tej wojny zastępczej dawanie kolejnych ciosów w osłabienie tej pozycji obozu amerykańskiego na Bliskim Wschodzie. No i to było bardzo skuteczne. I przy okazji też wydarzyła się rzecz niebywała. Zdrada Trumpa, tak? Kurdów. Bo oczywiście z perspektywy Polski czy Europy, no Kurdowie, tak? Tak, kto to jest? Kto to jest? Gdzie to jest w ogóle? Tak. I nagle się okazuje, że Kurdowie, którzy byli trzonem tych sił lądowych, które pozwoliły pozbyć się państwa islamskiego, ale trzeba powiedzieć, że państwo islamskie zostało zniszczone, ale i trzeba pamiętać, że ta idea nadal jest, tak? Jeżeli nadal Bliski Wschód będzie destabilizowany i upadną, czy też można powiedzieć osłabią się państwa, to niestety w wyniku tego, że ludzie nie będą mieli perspektyw, możliwości normalnego życia, zostaną pochwyceni znowu przez tych, można powiedzieć, osoby, które głoszą lepsze jutro za pomocą, można powiedzieć, tej wizji, tak, walki i stworzenia tego państwa islamskiego. I to może znowu spowodować, że Europa oberwie rykoszetem za błędy, które popełniają Amerykanie.
I Kurdowie zostali zdradzeni przez Trumpa, zostawieni sami sobie, zostali wręcz sprzedani, jak to niektórzy mówili, jeżeli chodzi o sytuację, no bo przez 5 lat walczyli ramię w ramię z Amerykanami i oraz z innymi jeszcze organizacjami przeciwko islamistom. Amerykanie wspierali, dawali wsparcie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe, ale tak naprawdę, jeżeli chodziło o walkę, to Kurdowie szli i walczyli. Przecież były takie sytuacje, że organizacje arabskie, czy też można powiedzieć te bojówki, które były w tym obozie proamerykańskim przeciwko państwu islamskiemu, nie dawały rady na przykład zdobywać pewnych punktów, pewnych miast, bo Kurdów. I Kurdowie zajmowali te miejsca. I Kurdowie byli coraz większą siłą, co niestety zaczęło się nie podobać Erdoganowi, Turcji. Bo trzeba pamiętać, że relacje na linii Turcja-Kurdowie to można powiedzieć są bardzo, bardzo, to bardzo zaognione sytuacje. Dla Turcji olbrzymim zagrożeniem jest to, że narodziny można powiedzieć państwowości kurdyjskiej. Turcy za wszelką cenę będą robić wszystko, żeby Kurdowie nigdy nie uzyskali z własnego państwa. Bo to spowoduje, że Turcja zyska ogromne zagrożenie dla swoich interesów. I też może nagle dostać przeciwnika, który będzie miał namiastkę państwowości, który będzie zagrażał Turcji. I Turcja nie będzie mogła realizować swojej dalekosiężnej wizji, tak, planów, tylko będzie musiała się skupić na walka z Kurdami. Więc dmuchają zawsze dmuchają na zimne, chcą wcześniej się pozbyć problemu i pewnie jakieś tam były sugestie ze strony Turcji, więc doszło do tej zmiany. No i mamy tak, ataki z Jemenu, Iranu na Arabię Saudyjską, zdrada Kurdów, no i Saudowie dochodzą do wniosku, tu mamy problemy z obozem irańskim, tu Amerykanie wycofują się, pozostawiają swojego dotychczasowego sojusznika, no jeżeli uznają, że sytuacja będzie taka, że jednak i tak muszą opuścić, to i nas opuszczą. I w tym też czasie była wizyta Putina na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej. I też Saudowie dali taki sygnał, że są zainteresowani kupnem systemów S-400, czyli tych samych systemów, które Turcy chcą pozyskać. I to jest też taka sama sytuacja, że... Znowu sygnał. Dogadajemy się, bo Saudowie uznali, że... Przecież dochodzą do wniosku, że lepiej się dogadać z Rosją, z Chinami i z tymi państwami, które mają wpływ na głównego gracza, na Iran, niż z USA, bo USA ma swoje interesy. I trzeba też pamiętać, że interes USA, on nie pokrywa się w wielu przypadkach z interesami poszczególnych państw w regionie. No, oczywiście. Interes USA pokrywa się z interesem USA. I teraz wracamy do tej sytuacji, że nagle trzeba było tego generała Kassema Soleimaniego zlikwidować. Na terytorium Iraku, nie informując Irakijczyków, wprowadzając cały świat w zdziwienie, Europę, tak? I po prostu Ameryka była postawiona pod ścianą. Musieli to zrobić, przecięli całą sytuację, pozbyli się, może powiedzieć, osoby, która de facto miała wszystkie sznurki w ręku, bo tak naprawdę cała polityka na Bliskim Wschodzie skupiała się w osobie generała, który był tym, można powiedzieć, takim centrum, osobą, która zarządzała, która bezpośrednio podlegała pod przywódcę duchownego Iranu, i likwidujesz mózg, który odpowiada za cały organizm. Oczywiście Kassem zostanie zastąpiony przez innego generała, ale jego doświadczenie, jego wiedza, jego umiejętności nie tak szybko Iran odzyska, tak? Bo Kassem Soleimani świetnie się poruszał na tym Bliskim Wschodzie, wiedział jak dana grupa, czy w Syrii, czy w Iraku, czy dane osoby, politycy mają relacje, tak? Inaczej podchodzisz do negocjacji, czy też rozmów z osobą, którą znasz wiele lat, przeszedłeś niektóre sytuacje kryzysowe, niż z osobą nową, tak? Tak. Co z tego, że to jest następca, ale jej nie znasz, to też jest bardzo ważne, że w świecie arabskim liczy się też, można powiedzieć, zaufanie, to, że kogoś znamy. Oczywiście Iran zapowiedział tą krwawą zemstę, tak, że Amerykanie będą ginęli, i się okazało później, że zagrali ostrożnie, że z dużej chmury mały deszcz. Ale to też trzeba spojrzeć na tą sprawę w ten sposób, że Iran ustami rzecznika, czy też można powiedzieć dowódcy gwardii strażników rewolucji powiedział, że zemstą za zabicie Soleimaniego dla Iranu będzie to, że jeżeli USA zostanie usunięte z Bliskiego Wschodu, czyli zemsta
przesunęła się z tej sfery typowo militarnej na zemstę polityczną, geopolityczną, czyli najbardziej zaboli Amerykanów, jak Amerykanie będą musieli się wycofać z tego Bliskiego Wschodu, a jednocześnie cały Bliski Wschód nie będzie, albo w ten sposób, że będzie grał w obozie przeciwko Amerykanom, tak? Czyli w obozie tym chińskim, czy też tym obozie, który chce zmienić układ na świecie. Słuchaj, jak jesteśmy przy Amerykanach, to już tak chyba powinniśmy zacząć kończyć. Chciałem zapytać, bo ostatnio Donald Trump zapowiedział, że będzie prosił o wsparcie siły NATO. Tak, była taka właśnie wypowiedź. I myślisz, że NATO jest w stanie pójść na to, żeby wesprzeć Donalda Trumpa? I tu właśnie jest pewien problem, ponieważ NATO to są, można powiedzieć, dwie nogi. Noga Stanów Zjednoczonych i noga europejska, tak? Czyli do tańca trzeba dwojga. Niestety, odkąd Trump zaczął prowadzić swoją politykę, to główne państwa w Europie, czyli Niemcy, Francja, zaczęły trochę być zniechęcone do tego, bo Trump chciał przede wszystkim realizować interesy Ameryki i wymóc na Europie większe zaangażowanie. Trzeba pamiętać, że bardzo ważnym jest to, że NATO tak, jest najsilniejszym sojuszem, ale tam jest tyle państw, że każde państwo ma swoje interesy i nie zawsze dany interes jest zbieżny z interesem sojuszu. Trzeba pamiętać, że Francja za prezydenta Macrona, można powiedzieć, że już wręcz wyszła z tego sojuszu mentalnie, a zaczęła grać we własną grę i zaczęła grać de facto z Rosją, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Interes francuski i niemiecki nie jest tożsamy z interesem amerykańskim w wielu przypadkach, bo Amerykanie chcą wziąć, można powiedzieć, na siłę to, żeby Europa była w ich obozie przeciwko Chinom. A Niemcy i Francuzi, czy też Brytyjczycy w mniejszym stopniu, ale też i mniejsze państwa, Holandia, czy też i Włochy, oni mają ten problem, że są bardzo silnie powiązani gospodarczo z Chinami. Dlatego by się okazało, że muszą grać w obozie amerykańskim, a Chiny mówią, no dobra, no to kończymy biznes, koniec waszych firm, dostają po prostu dużego łupnia gospodarczego od Chin i tego nie chcą, tak? Biznes niemiecki czy francuski nie chce stracić Chin. Dlatego do tej pory Niemcy i Francuzi robią wszystko, żeby tak się trochę wymigwać, tak? Oni są teraz między młotem a kowadłem. A to spotkanie ministrów spraw zagranicznych? To już jest inna kwestia, tak? To już jest kwestia turecko-libijska, ale jeszcze wróćmy do tego zaangażowania. Trump by chciał, żeby właśnie po tej akcji z Kasem Sulejmanim na pewno na Bliskim Wschodzie za jakiś czas, kiedy oczywiście, bo wszyscy też liczyli na to, że Iran odpowie natychmiast, ale nie robi się czegoś takiego, że ja zaatakuję ciebie i ja będę przygotowany za chwilę na to, że ty mnie zaatakujesz, tak? Nie przeprowadza się ataków wtedy, kiedy przeciwnik jest świetnie przygotowany. Tak, się tego spodziewa. Czeka, można powiedzieć, pit stopie, jest przygotowany, wszystkie siły są postawione na gotowości, a ty atakujesz. Wtedy wiadomo, że atak nie będzie skuteczny. Trzeba po prostu spowodować, żeby przeciwnik został uśpiony, żeby stracić swoją czujność i wtedy zaatakować. Dlatego Trump, Ameryka, chce się przygotować na to, żeby poprzez większe zaangażowanie państw sojuszniczych z Europy mieć większe możliwości, większy potencjał na oddziaływanie na Bliskim Wschodzie. I teraz co miał na myśli Trump, mówiąc, że większe zaangażowanie? Czy wysłać znowu żołnierzy, czy wysłać sprzęt? A i teraz gdzie? Czy do Iraku, czy też do Syrii? Czy na przykład do Afganistanu również, czyli mówiąc krótko i wprost, wielki powrót wojsk do Iraku, natowskich, po to, żeby znowu zacząć powtórkę z rozrywki. I tak naprawdę ławka robi się krótka, jeżeli chodzi o wsparcie dla Amerykanów na Bliskim Wschodzie z Europy, bo główne państwa, Niemcy, Francja, kręcą nosem, Włosi tak samo. Też chodzi o potencjały. Nie ma tak, że wszyscy mają olbrzymie potencjały w NATO. Jest tylko parę państw, tak? Turcja oczywiście będzie grała we własną grę. To jest bardzo silne państwo, mówiąc kolokwialnie i wprost, druga armia w NATO. Ale oni nie będą tak ochoczo chcieli pomóc Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Ciekawostka, przecież Erdogan po ataku Amerykanów właśnie na Iran, po zabójstwie Kasema Sulejmaniego, powiedział wprost, że
Turcja zakazuje używania baz, które są na terenie Turcji, do tego, żeby Amerykanie atakowali Iran. Powiedział wprost, nie wolno. Z tych baz nie zaatakujecie Iranu. To jest sygnał do świata arabskiego, słuchajcie, my niekoniecznie gramy z Ameryką Zachodem, wiecie. My też chcemy jakoś z wami się dogadać. Po drugie, jeżeli Niemcy nie, Francja nie, Włosi nie, Wielka Brytania mogą to zrobić, no to kto zostaje jeszcze? No nasz kraj, tak, który ma no jeden z duży potencjał, bo nie ukrywajmy, tak, mamy ten potencjał, mamy to świadczenie, czyli będzie oznaczało, że może będziemy musieli znowu wysłać dodatkowych kilkuset albo kilka tysięcy żołnierzy na misję szkoleniową, na misję stabilizacyjną, tak, czyli znowu będzie powrót do Iraku. Poza tym też trzeba pamiętać, że państwa europejskie wiedzą, że tej sytuacji tam się nie da wygrać i będą robiły wszystko, żeby jak najmniejszym kosztem ugrząść. To będzie znowu powtórka Wietnam 2.0. Dokładnie. Tak, dla Ameryki. Też tak uważam. Będziemy kończyć. Państwu bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało nam się zainteresować Państwa Bliskim Wschodem. Może powtórzymy jeszcze kiedyś takie spotkanie. Bliski Wschód, Bliski Wschód też. I to jest bardzo pasjonująca tematyka, bo oczywiście z naszej perspektywy wydaje się, że to nic nie jest powiązane, ale to jest jeden organizm, który jest połączony i działanie w jednym punkcie, w jednym rejonie powoduje to, że automatycznie wpływa to na naszą sytuację, na naszą sytuację w Europie, czy też na Bliskim Wschodzie, to wpływa na bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej, na politykę Unii Europejskiej, a to, że znowu nasze interesy nie będą tak mocno słyszane, bo państwa zachodnie będą mieli problem z Libią za chwilę, jak Turcja uzna, że warto wykorzystać Libię, żeby zacząć wymuszać na pewne ustępstwa na Europie dla swojej polityki. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa tematyka, złożona, że działania gdzieś tam daleko, kilka tysięcy kilometrów od Europy powodują to, że szybciej czy później to wszystko się przełoży na naszą sytuację tu w kraju. Trzeba o tym pamiętać. Dziękujemy Państwu za oglądanie EVOK TV. Moim i Państwa gościem był Mateusz Duch. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.